wpuściłaś mnie do swojego życia, ja zrobiłem to, co wtedy wychodziło mi najlepiej, czyli wszystko spieprzyłem. Myślę, że bardzo trudno jest dać kredyt zaufania, kiedy ma się jakieś doświadczenia z kimś z przeszłości. Z drugiej strony najbardziej boimy się nieznanego. Ja wierzę głęboko, że ludzie się zmieniają. Są w stanie dać czasami nawet więcej, nauczeni tym doświadczeniem, niż ludzie bez tego doświadczenia. Chcę, żebyś wiedziała, że to rozstanie z tobą to moja największa życiowa porażka. Jacek pojawia się w momencie, kiedy trochę się wyludnia pole wokół Marty, bo jej dzieci dorastają i zaczynają żyć własnym życiem. Może wreszcie trochę się zająć sobą i swoimi marzeniami czy potrzebami. On zawsze żyłam życiem swoich dzieci, jakbym nie miała własnego. Ale to się zmieni. Ja chciałbym kupić udziały w waszej przychodni. Marta wobec swojej rodziny staje się poręczycielem Jacka. Myślę, że to jest spora odwaga z jej strony. Jacek bardzo się zmienił. Jest teraz innym człowiekiem, jest odpowiedzialny. Bardzo często jest tak, że ludzie, którzy zwyciężyli na polu prywatnym, na polu jakichś uzależnień, nie dość, że pomagają sobie, to są w stanie też pomagać innym, którzy są na innym etapie, powiedzmy na takim etapie jak Jacek 16 lat temu. Dla Marty na pewno jest sporym zaskoczeniem, że potrafił się odbić od dna. Znaczenie też może mieć takie uczucie w takiej sytuacji, że może jednak miałam rację, że kochałam tego człowieka. Nie była to absolutna pomyłka od początku do końca. Myślę, że ludzie czasem również pod tym względem lubią mieć rację. Dość niezwykłe, że była żona potrafi się po tylu latach przyjaźnić z byłym mężem. Miłość dojrzała ma, wydaje mi się, bardzo dużo wspólnego właśnie z tą przyjaźnią. Jacek zdaje się być w tym momencie takim uważnym, czułym mężczyzną. Nie narzucać się, a z drugiej strony nie odpuszczać. Jacek jest bardzo ostrożny w budowaniu tej relacji. Marta oczywiście też ma prawo nie mieć aż takiego zaufania do jego rozmaitych deklaracji. Marta znajduje, myślę, bardzo dużo takich argumentów na to, że pojawienie się Jacka w jej życiu może być jakimś nowym rozdziałem, ale boi się kolejnego rozczarowania. Naprawdę nie chcesz spróbować? Jacek wraca do Marty i ja jestem z tego bardzo zadowolona. Na początku byłam bardzo przeciwna, bo uważałam, że zrobił jej za dużo krzywdy, ale ludzie się zmieniają. Czasem takie powroty, nie zawsze, ale bywają bardzo udane. Może by było warto jeszcze raz zaryzykować. Dla kobiet zdanie mamy, jeśli chodzi o sprawy sercowe, przeważnie dość dużo znaczy. W okresie dorastania mniej, ale potem z czasem przekonują się, że może to spojrzenie mamy jednak jest dosyć wnikliwe i że warto temu zaufać. Byliście sobie bardzo bliscy. Może teraz byłaby okazja, żeby znów się jakoś się do siebie zbliżyć. Jak nie zaryzykuję, to nigdy więcej się nie odważę. Każdy powinien sobie zdawać sprawę, jak w tym wieku się zachować. Rozsądnie i przewidująco, ale kochać. Nic się nie bać, bo miłość to nasze życie.